Cześć, tu Wojtek. Prowadzę blog lepczynski.it, na którym znajdziesz dużo artykułów na temat Kubernetesa i Azura. A teraz zapraszam do oglądania mojego filmu. W dzisiejszym odcinku pokażę, jak szybko stworzyć prostą, statyczną stronę www na platformie Azure. Opis ze wszystkimi linkami znajdziecie jak zwykle na moim blogu lepczynski.it. Na początku tworzymy sobie Storage Account. Tworzymy nową Resource grupę. Teraz nadajemy nazwę dla naszego Storage Accounta. Musimy pamiętać, że nasza statyczna strona www w swoim adresie będzie zawierała właśnie tę nazwę. Warto także zmienić rodzaj replikacji RAGRS na LRS, jeśli nie potrzebujemy, by nasza strona była geograficznie replikowana, co pozytywnie wpłynie na koszty utrzymania naszej strony. Resztę ustawień można zostawić domyślnie. W przypadku tagu warto jest zawsze jakieś dodać, by łatwiej było nam zarządzać zasobami. Gdy przejdziemy poprawnie walidację, możemy w końcu kliknąć na Create. Gdy nasz storage account zostanie otworzony, możemy przejść do zasobu. Z ustawień wybieramy sobie Static Website. Klikamy na Enable. Podajemy nazwę naszego głównego pliku. W moim przypadku będzie to index.html. Dodatkowo możemy podać także ścieżkę do pliku, który się wyświetli podczas błędów. Gdy teraz przejdziemy na adres naszej strony www, otrzymamy błąd, bo nie wybraliśmy jeszcze pliku index.html. W tym prostym przykładzie plik index.html wygląda w taki sposób i zaraz go umieścimy w odpowiednim kontenerze. Klikamy na $web, klikamy Upload. Wskazujemy nasz plik, klikamy jeszcze raz Upload. Teraz, jak odświeżymy naszą stronę, to wyświetli nam się ona prawidłowo. Na koniec coś ekstra. Jeśli dodamy troszkę więcej plików, które razem tworzą szablon, to nasza strona po odświeżeniu może wyglądać dużo lepiej. Ja tutaj całość troszkę przyspieszę. Tak jak mówiłem, po odświeżeniu nasza strona wygląda zdecydowanie lepiej. Szablon jest darmowy, do pobrania z GitHuba. Link do szablonu znajdziecie w opisie i na blogu lepczynski.it. Jeśli podobał Ci się film, daj łapkę w górę i kliknij subskrybuj, żeby dostać powiadomienia o nowych filmach. Do zobaczenia wkrótce.